siemanko, witam w pierwszym odcinku ze Smite'a. Dziś sobie zagramy Agni. Jak ktoś nie wie, co to jest za gra Smite, to już powiem. Smite jest to gra, gdzie możesz grać różnymi bogami. Na przykład możesz grać bogiem Majów, możesz grać bogiem nordyckim lub japońskim, więc zacznijmy grać. Jak widzicie, musiałem przewinąć, bo to trochę długo trwało. Teraz możecie się spokojnie przyjrzeć Agniemu. Właśnie wygląda, jakby był jakiś bóg ognia arabski, bóg ognia, który urodził się jakby z drugą głową. Więc daję wam czas, aż się zacznie bitwa, na obejrzenie go. Więc jest z nami Nemesis z poziomem 3, nieźle, Cerpi, Fenir i Thor. A przeciw nam jest Ra, Fenir, tak jak powiem, Fenikotra, Fenir, Aokwang, Bellona, kurczę, na 4 poziomie, nieźle. Więc zaczęła się bitwa, idziemy na nich. Właśnie jesteśmy teraz na arenie, tam jest przeciwnik, tutaj można, jak wychodzą tutaj potwory, jak je pokonacie, to wtedy możecie zdobyć fiolkę i dodaję wam czasem ataku, a czasem życia. I tutaj nas atakuje Zeus Fenir, więc lepiej uciec tam. Zawsze gdy ktoś was atakuje, najlepiej od razu szybko pójść do bazy, wtedy wam się regeneruje życie. A jak jesteście w bazie, klikniecie i możecie sobie kupić jakieś przedmioty, albo po prostu jak czekacie na bitwę, możecie sobie kliknąć automatycznie i wtedy będzie się kupowało wam automatycznie. Ale jak wyjdziecie z bazy, wtedy nie będziecie mogli kupić żadnej rzeczy. Gdy graliście w LoL'a, to od razu mówię, że jest taka sama prawie taka sama rozgrywka, a tutaj są sługusy. No i właśnie pomagają nam atakować innych. I w arenie chodzi to, którym się skończy więcej punktów, wtedy przegrywają. A właśnie za sługusa to jeden punkt. Za zabicie Boga to 5 punktów, a za zabicie takiego dużego sługusa, nazywam go pokonajkę, taki duży, co trzyma dużą kulę, i gdzieś za pokonanie możecie dostać 15 punktów, więc zaczynamy. Najlepiej na początek atakować sługusów, żeby was tak bardzo ciągle was nie bili, bo wtedy możecie szybko przegrać. Ale uprzedzam, tu są sami dobrzy gracze. Więc gdzieś jak będziecie mieć 7 poziom, będziecie mogli mieć ostatni atak, więc przetestujmy go.
O, fajnie ogniste meteory. Gdzieś chyba trzy razy ważne. Nie wiem. O, Outbound jest dobry. Najlepiej sobie przetestować, bo wtedy będzie zmiana i będziecie mogli kogoś innego. Ja nie będziecie mogli Outbounda. Kurczę, je zginąłem. Gdy macie jakiś atak i macie mało życia, gdy macie jakiś atak, który od razu tak szybko biegniecie i macie mało życia i ktoś was atakuje i jesteście gdzieś o tu, to najlepiej go użyć. Bo to też grozi stamtą punktu. Ale dla drużyny. Mówię wam. Mam punkty to właśnie to są tutaj najważniejsze rzeczy. Teraz o, i mogę mieć zabójstwo gracza. Kurczę, muszę uciekać. Mnie zabiją. Co to mi daje? Użyć kurczynka. Trzeba efektnej kontroli tłumu i liczenie odpłonu na kolejne przez 2 sekundy. Czas odmówienia 160 sekund. Moje zdanie. Właśnie za, gdy gracie na potyczce i gra, to mówię o właśnie jest tutaj pokonajka, o której wam mówiłem i tutaj ma swoje życie trochę dużo, no ale tylko przepraszam, że jak mówię o tej potyczce. Jak jesteście na potyczce i jest rat, to nie radzę go lekceważyć. O kurczę, mam mało życia. W ogóle, co to są za meteoryki, meteoryt, który krąży na jego głowie? Wygląda jakby się o coś walnął. Tutaj jakiś przeciwnik, oni się nawet nie zorientowali. Nie. Ja na to nie pozwolę, żeby mnie zabić. Nie. Najlepiej właśnie ale przyspiesza, ale też. O, zobaczmy co to jest. Znaczy tego przedmiotu sprawia, że jesteś odporny na obrażenia przez 2 sekundy. Możesz się ruszać, ale nie możesz wykonywać żadnych akcji. No, można powiedzieć, że to jest trochę mało, a trochę dużo przydatne. No. Właśnie zawsze ostrzegam, że gdy jesteście na arenie, to nie warto od razu się tak samemu na iluś tam właśnie. O, bo wtedy was od razu zabiją i stracić, i możecie stracić, jak to w ciągu będziecie robić, stracicie pieniądze, którzy na pewno. I używam
meteoryt, dużego meteorytu. O! Kurczę. Możemy to przegrać i to i właśnie niedobrze. Musimy to wygrać. O nie, pokonaj to, nie zauważyłem tego. Właśnie prawie zawsze tak mam, że tylko sobie idę i w ogóle nie mogę zauważyć pokonaj. Czy ja pan nie zabił? Bo jak, gdy ktoś chce kupić sobie jakąś dobrą postać, to właśnie polecam Ao Kuanga. Ale gdy macie wtedy mało punktów, gdy macie gdzieś porówno z drużyną i macie mało i możecie przegrać, najlepiej szybko bić subusów. Wtedy możecie wygrać. Polecam tą taktykę. Nie, czterech. Gdy mówiłem o tej taktyce, że gdy jest was gdzieś, ktoś was atakuje, macie życia, najlepiej uważać na Felina, bo ona ma atak. Że was łapie i wtedy zabije, gdy macie, zabija was od razu. Mnie to trochę wkurza. Ale mnie najbardziej wkurza tylko jedno, że zabierają mi zabójstwa graczy. Wtedy mam mało zabójstw. A właśnie, sorry, zapomniałam wam przypomnieć. Powiedzieć, jak trzeba też, ale pewnie możecie to wiedzieć, że jak ktoś tam, możecie to widzieć, jak nie ma ktoś przedmioty, możecie widzieć, ile mać zabójstw, śmierci i asyst. Więc zobaczmy, ile ja mam. Mam dwa zabójstwa, 6 śmierci i 5 asyst. No, dwa zabójstwa to tak zobacz. No tak, przy tym graczach to już no. Ale się trochę nie dziwię, bo ten gracz, co gra Nemesis, właśnie na poziomie drugim, nie pamiętam, miał Nemesis. I teraz mogę zabrać Fraga, albo i zabrałem. Panie, mam już 3 zabójstwa. 3 zabójstwa. Lecz mi za mało. Teraz będę. Nie będę teraz będę Arabem, który będę Arabem szaleńcem, który co chwilę będzie musiał, jego misję będzie zabierać Fragi. Więc strzelcie się mnie. Wszyscy gracze. Przez Majca. Bo Kamina.pl zaatakuje was. Nie mówię, ale zaatakuję teraz, zablokuję wtedy. Szybko zabiję Fraga. Może się myliłam.
Ra też może być bardzo dobry na arenie. Inni gracze, których nie znam, bić pokonajkę. No. Wreszcie zrozumieli, fajnie. Nie udało się im. No, jak widzicie, przegramy. Kurczę, nie wiedziałam, że to jest w ogóle pułapka ochłonka. LOL. Nie, nie. Torce mogę mieć. Mogłem zaatakować Sosa, ale nie mam. Co to jest w ogóle? Sorry. A, chyba jest jakaś pułapka na Nemesis. Meteoryty, darmowe meteoryty. No nie. Tylko raz mogłem. Nie mam jeszcze tak. Użyłam chwali ognia. Czas na atakowanie i nie, i Nemesis mi zabierze! Nemesis zabierze! Wiedziałem! We don't want managers! Co się śmiejesz? Już mamy 65 punktów. Na bank to przegramy. Jest zbyt wiele, ja uciekam. Ja też wam radzę, inni gracze. Tak, tylko ja i Nemesis za chwilę będziemy mieć 20 poziom. Fajnie. Fajnie mieć większy poziom od innych. Nie można mieć pierwsze Nemesis 20 poziomu. To będzie. Kto będzie się. Głupia Benzona! Głupia Benzona! Zaczyna będzie pokonana! Tak, 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 tak! Przegramy i oni wygrają. Tak, 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 to to. Uda się. Jest! Jest! Czwarty punkt na koniec meczu. Tak, tak. Szczęście mi sprzyja. Nie da. Więc bardzo nic nie robię. Proszę. Proszę o Anny. Nie chętnie nie. Już mamy 40. Więc dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i do widzenia.